To, co było najistotniejsze dla amerykańskiego wysiłku, to właśnie ci psy, te psy zwiadowcy. Czyli psy, które miały w ramach tego szkolenia informować, ale cicho, bezgłośnie, nie szczekaniem, w sposób wiadomy, tylko przewodnikowy, miały zasygnalizować, że coś jest. I wszystko zależało, skuteczność od tego, od połączenia psa z przewodnikiem, żeby przewodnik nauczył się odczytywać. Jeden pies stawiał uszy, inny się marszczył na grzbiecie, trzeci stawał na łapy. Więc to było indywidualne i tych psów było ponad 600. To było 22 plutony, po 24 psy etatowo oczywiście. Tak więc wychodziło, że każda brygada miała pluton, więc jeżeli był przy dobrych układach, praktycznie każda kompania patrolująca mogła mieć jednego psa, więc no, był to dość znany z tym, że no, z tymi psami był też problem, po pierwsze tak, upały. Niekoniecznie znajomość przez tych dowódców jednostek piechoty zasad działania z psami, gdyż większość no, nie znała, aczkolwiek dowództwo amerykańskie wydawało bardzo dużo broszurek takich, były nawet pokazy robione, jakieś takie zajęcia szkoleniowe, aczkolwiek znaczna część traktowała psa na przykład jak robotę i po prostu pies szedł aż padł. Niestety chociażby w samym 69 roku ponad 100 psów padło z przegrzania, właśnie tych zwiadowców. Natomiast czy tak samo też przekładało się na to niewiara psa? Bo na przykład, jeżeli był dobry przewodnik, nauczył tak, bo mówię, psy były uczone wyszukiwać zapach generalnie człowieka. Jeżeli człowiek zakopuje minę, narusza liście, czy rusza liście, to ten swój zapach zostawia, więc dobry, więc pies też umie wykryć minę. Tak samo uczono psy wykrywać miny naciągowe, czyli jest ten drucik, taki mina z takim cieniutkim drucikiem, te druciki drgają na wietrze. One wydają dźwięki niesłyszalne dla człowieka, ale pies słyszy więcej niż człowiek, więc też można było, też były psy uczone właśnie na drgania tych przewodów też reagować, po prostu siadać przed tym. Ale niestety wielokrotnie się zdarzało, że dowódcy nie wierzyli psom, wysyłali człowieka, bo co tam pies. No i też były przypadki, że po prostu nieświadomy żołnierz zdetonował ten ładunek, ale pies był pierwszy, więc też pies niestety ginął. Psy były również bardzo dobrym takim kontrolerem, można by powiedzieć, kontrolerem ludności, ponieważ no, Wietnamczycy tych psów się bali, dlatego że robiono przeszukiwanie wiosek czy coś, to te psy były bardzo skuteczne. Bardzo skuteczne też były przy wykrywaniu tuneli. Te słynne tunele w Kuci zresztą były bardzo popularne, praktycznie pod każdą wioską jakiś tam mniejszy, większy tunel był. W 1968 roku Amerykanie wysłali do Wietnamu dwa plutony specjalnie właśnie psów wyszkolonych do wyszukiwania minut i tuneli. Też wynajęto taką specjalną firmę cywilną, wynajęto naukowców. Aczkolwiek nie każdy w miarę dobrze wyszkolony pies zwiadowca był w stanie te tunele wykryć. Psy tropiciele. Amerykanie się dużo uczyli od Brytyjczyków, między innymi właśnie też przejęli te psy tropiciele, aczkolwiek pierwsi, którzy je wykorzystali w Wietnamie, byli Australijczycy. Australijskie jednostki też walczyły na Malajach, więc ten od Brytyjczyków, ten system właśnie psów tropicieli przejęto, więc z tym, że tam były też zespoły, tak jak brytyjskie sześcioosobowe i tam po taki pluton w składzie dwóch lub trzech psów był dołączany do każdego batalion. To ciekawostka, australijskie psy miały imiona związane ze starożytnym Rzymem. Więc Cezar, był Julian, był Trajan, Tiber, czyli Tyberiusz, więc Australijczycy, w sumie jest 11 psów na liście, przynajmniej tej oficjalnej, jeden w trakcie, na zawał szedł w trakcie przebieżki, takich zadań, ćwiczeń, żaden nie zginął w boju. Amerykanie, tu mam właśnie australijskie, amerykański generał, właśnie naczelny generał Westmoreland, właśnie chcąc jakby polepszyć skuteczność działania oddziałów amerykańskich, dżungla niestety była mała, gdyż ocenia się, że 85% wszystkich starć w wojnie wietnamskiej były inicjowane przez partyzantów, więc bardzo na tym, a ponieważ Amerykanie nie umieli szkolić, nie mieli w ogóle tradycji w tych psach tropicielach, no więc zwrócono się o pomoc do Brytyjczyków. Ale że Wielka Brytania nie była oficjalnie zaangażowana w wojnę wietnamską, więc było to wszystko tajne. Żołnierze, którzy mieli wybranych właśnie, którzy, tych pierwszych, którzy mieli być przewodnikami czy skład tych zespołów wchodzić,
przebrano w ubrania cywilne, dano im cywilne paszporty, wysłano do, pod Singapurem była taka brytyjska szkoła właśnie w Al-Dżungli, w Johore Bahru i tam w tej szkole właśnie tutaj z instruktorami brytyjskimi oni się szkolili. Później to szkolenie już przeniesiono do Stanów, aczkolwiek też wykorzystywano instruktorów brytyjskich, nowozelandzkich. Amerykanie troszkę zmienili system tego zespołu. U Amerykanów zespół był pięcioosobowy. Był przewodnik, dowódca, radiooperator, właśnie jeden visual tracker i jeden żołnierz osłony, tak zwany kapel. Przesprawdzały Amerykanie, z trzech takich zespołów tworzono właśnie pluton tropicieli, który oficjalnie od 1968 roku, od lutego, wcześniej już takie nietatowe walczyły w 1967 roku. Niestety no, labradory się bardzo sprawdzały jako psy tropiące, aczkolwiek często Wietnamczycy robili na nich zasadzki, często skuteczne, w związku z tym Amerykanie nauczyli się właśnie do zespołu dokładać jednego owczarka zwiadowcę. Że pies, labrador sobie tropił, natomiast zanim zaraz szedł owczarek, jeżeli wykrywał jakieś zagrożenie bądź zasadzkę, to informował i tu mamy taki właśnie mieszany zespół. Bardzo ciekawym eksperymentem w sumie był projekt Water Dog, że nas był działalnością oddziałów amerykańskich w delcie Mekongu. To jest olbrzymi teren zalewany wodami. Tam Amerykanie mieli liczne bazy na okrętach, które były regularnie atakowane przez płetwonurków Wietkongu. W związku z tym ktoś padł na pomysł, że płetwonurek czy żołnierz używając rurki zwykłej bądź aparatu oddechowego w układzie otwartym wypuszcza powietrze, więc wypuszcza zapach. Więc dlaczego nie wyszkolić psa na to? I właśnie na rzekach Florydy marynarka wojenna przeprowadziła takie testy, stwierdzono, testy wyszły pomyślnie, więc wysłano cztery psy do Wietnamu tak wyszkolone. Właśnie tak pracowały. Łódka sobie powoli salonem płynęła wzdłuż rzeki, pod wiatr oczywiście. Przy dobrym wietrze z kilometra był w stanie wypłynąć. I w kilku przypadkach udało się właśnie te ataki partyzantów wychwycić. A propos płetwonurków, jeszcze była taka ciekawa sytuacja. Baza Camarine Bay to jest taka budowana od zera praktycznie przez Amerykanów, olbrzymia baza w środkowej części Wietnamu. Była też atakowana z morza i w 1969 roku taki właśnie przypadek, że psy wykryły dwóch płetwonurków wietnamskich. Jednego zagryzło, a drugi sam się poddał. I też taka nowość, która była, to wykorzystanie psów. Dzisiaj właśnie pierwszy przypadek psów, który byśmy nazwali dzisiaj bojowymi, czyli te wykorzystywane przez GROM, przez siły specjalne. Właśnie wykorzystanie psów przez silców. To jest Silver, pierwszy pies bojowy świata, wykorzystany właśnie mający kilka specjalności, bo generalnie do tej pory, tak jak Państwo wiedzieli, pies miał jedną specjalność, albo był zwiadowcą, albo był tropicielem, albo szukał min. Psy bojowe, czy te właśnie psy nazywane w tej chwili, właśnie tak jak Conan, ten bohater ostatniej konferencji, nazywany multipurpose canine, czyli pies wielozadaniowy. Pies tropi, pies wykrywa materiały wybuchowe, pies atakuje. No i są to psy specjalnie dobierane, specjalnie szkolone, więc teraz taka też właśnie związana z Wietnamem najsłynniejsza sprawa. Tu mamy kartę służby jednego z psów. Jak widzą Państwo, pies siedział w Wietnamie od 65 do 70 roku, czyli 5 lat. Proszę popatrzeć, ilu miał w międzyczasie przewodników. Żołnierze amerykańscy jechali na rok do Wietnamu. I niestety z tych 4,5 tysiąca psów, które trafiły do Wietnamu, do Stanów wróciło 129. Część z uwagi, mówię, no po 7 latach pracy w tropikach nastawiony na stresy pies no jest wrakiem, więc niestety większość tych psów została uśpiona. Część przekazała na armii wietnamskiej, gdzie też zostały, natomiast to co jest, zresztą była wielka wtedy afera, oparło się o kongres. Do dzisiaj weterani właśnie przewodnicy z tym walczą. Większość, te wszystkie psy zostały uśpione. Tam z jakimiś psami sanitarnymi. Ta amerykańska administracja po prostu no, pies był wtedy traktowany jak sprzęt. Tak jak samochód, karabin. Amerykanie jak się wycofują z tym kraju, to wszystko zostaje. Więc psy też niestety też zostały i mówię, te kilka tysięcy psów zostało uśpionych. Początek lat 70. To są nowe zagrożenia. To są tak, po pierwsze to są narkotyki. Przemysł cały narkotykowy, przemyty, więc właśnie pierwsze przeszkolone do wykrywania zapachu narkotyków. Tak mówię, zapach, pies wykrywa zapach narkotyku, nie narkotyk, czy materiał wybuchowy, czy cokolwiek. Były szkolone właśnie w Wietnamie. Te już chyba bajki, że w workach z zabitymi żołnierzami, te
worki z marihuaną czy heroiną, aczkolwiek właśnie pierwsze przybyły szkolone w 1969 roku na lotniskach. Drugie zagrożenie to jest terroryzm mobowy, zarówno na lotnisku, szczególnie w transporcie lotniczym. Stąd pierwsze właśnie początek lat 70, to jest pierwsze szkolenie właśnie psów do wykrywania materiałów wybuchowych i pierwsze były właśnie w jednostkach czy granicznych, czy właśnie z ochroną lotniska. Natomiast wybuch konfliktu w Irlandii Północnej to są właśnie miny pułapki, to są bomby i tu armia brytyjska zaczyna właśnie powszechnie szkolić psy do wykrywania materiałów wybuchowych. Pojawia się też specjalna kategoria, która funkcjonuje chyba tylko w armii brytyjskiej do dzisiaj. To są psy szkolone wyłącznie do przeszukiwania samochodów. Tylko i wyłącznie do przeszukiwania samochodów. Specjalistycznie szkolone, mają chyba w tej chwili 15 albo 18 psów jest w tej chwili na dzień dzisiejszy w armii brytyjskiej, tylko właśnie do materiałów wybuchowych. Tu jest jeden z psów, który w 1986 roku właśnie poległ. Wojny afrykańskie, lata 70. to jest wojny Afryki, generalnie to jest Rodezja, to jest RPA. RPA używa właśnie psów, ponad 800 psów właśnie do tropienia oddziałów partyzanckich w buszu. Tworzono specjalne jednostki komandosów, jakichś takich właśnie skautów, wywiadowców, tropicieli, jednostki kawalerii konnej i też tam psy były właśnie bardzo szeroko stosowane. Tutaj też, jak Państwo widzą, rasy są różne. Tak samo Rodezja. Rodezja też przez kilkanaście lat, od 70 do 84 roku, tamta wojna z partyzantami, zwłaszcza po wycofaniu się Portugalczyków z Mozambiku w 75 roku, ta wojna się nasiliła i też psy były powszechnie stosowane. Też mamy tu taki chyba mastifa angielskiego, tak się wydaje. No i były też przewodniczki kobiety, bo lata 70. to jest ten czas, kiedy w jednostkach, w wojskach na całym świecie pojawiają się kobiety i w tej armii rodezyjskiej też pani sierżant z psem była. Pewnym frontem, czy frontem wojny był mur berliński. Też tam dochodziło i też psy. Ogólnie w 1989 roku na granicy Niemcy Wschodniej mieli 2,5 tysiąca psów. W samym Berlinie było chyba około 400. Przy czym ten mur berliński też, czy cała struktura tych umocnień, czy tego, co tam było w tych murach, się zmieniało, to było systematycznie rozbudowywane. Pierwsze to, co mamy tutaj, że psy były uwiązane na długich smyczach i miały określony sektor taki, gdzie się poruszały. Później, gdzie ta infrastruktura muru została bardzo rozszerzona, po prostu psy miały taki specjalny korytarz, gdzie miały określony odcinek i swobodnie sobie to patrolowały. Wojna radziecka w Afganistanie, to są też mudżahedyni otrzymywali duże ilości broni, w tym właśnie to mamy plastikowe włoskie miny, nie pamiętam symbolu, może pamiętasz, jakieś tam M, coś tam było, w każdym razie bardzo dobre miny przeciwpancerne, ale plastikowe, więc klasyczne wykrywacze też nie zdawały rezultatu, więc Rosjanie też około 800 do 1000 psów i też mamy pies i macka, tak? Mamy kole, kilkadziesiąt lat minęło, mamy sapera radzieckiego z psem i macką. Ponoć psów używał te specnaz, psów bojowych, to jako środeczka wspomagające przy przesłuchaniach, czy właśnie też do wykrywania zagrożeń, wykrywania min. Czeczenia. Nie wiem, znalazłem tylko to jedno jedyne zdjęcie, są to ponoć właśnie specnazowcy w Czeczenii, ale do czego te psy były, podejrzewam, że też psy bojowe. Haiti 94 rok, powstanie, udział między innymi naszego gromu, ale to są już psy w zasadzie niby używane przez żandarmerię, a są psy de facto patrolowe. Czyli psy to psy, które z tym policjanci na co dzień chodzą, są to, mówię, de facto psy policyjne, generalnie służyły do rozpraszania tłumów. Psy do wykrywania materiałów wybuchowych służyły do wykrywania, natomiast najwięcej było właśnie psów. Bałkany, Bośnia, Kosowo, czyli tu mamy psy wykorzystywane przez siły NATO. Psy właśnie do przeszukiwania samochodów, wyszukiwania właśnie składów broni, składów amunicji, czy też kontroli tłumów. Były psy właśnie francuskie, włoskie, amerykańskie, niemieckie, brytyjskie. Tych psów tam było. Tu mam akurat psa francuskiego.
Irak, Afganistan. Ja to prawda rozbiłem, aczkolwiek te wojny, szczególnie o ile powiedzmy, że pierwsza wojna, czyli pustynna burza, to przebyły użyte z uwagi na charakter wojny i krótkotrwałość tego konfliktu, przebyły praktycznie używane włącznie do pilnowania baz na terenie Arabii Saudyjskiej, czy potem właśnie w działaniach takich patrolowo-policyjnych na terenie Kuwejtu. Aczkolwiek rzeczywiście Amerykanie bardzo obawiali się tego ataku gazowego, także specjalne właśnie zastrzyki z adrenaliny dla psów. Każdy przewodnik miał specjalne właśnie procedury uruchomiono na potrzeby ewentualnego ataku gazowego. Inna sprawa, że to jest wojna druga, czyli 2003 rok, Afganistan 2001 roku. Tamtych psów mamy już zdecydowanie więcej. Mamy psy patrolowe, mamy psy bombowe, mamy psy wykorzystywane przez siły lokalne. Czyli armia iracka, armia afgańska, Amerykanie próbowali na dość znaczną siłę, są pod Kabulem tworzono taki bardzo duży ośrodek szkoleniowy psów. Wojna w Afganistanie to jest powrót psów tropiących. Amerykanie po wojnie wietnamskiej, to jest taka ciekawostka, że wszystkie regulaminy dotyczące właśnie psów zwiadowców, psów na miny, psów tropiących powstały, się zaopublikowane w roku 1974, czyli sama końcówka wojny w Wietnamie, kiedy tych psów praktycznie już nie było. Jednostki wszystkie zostały zlikwidowane. Natomiast na początku lat 2000 w Centrum Wywiadu, to jest Fort Huachuca w Arizonie, jest Centrum Szkolenia Wywiadu. Tam właśnie sięgnięto po przewodników z czasów Wietnamu, po instruktorów z tych czasów i te psy tropiące wróciły. Aczkolwiek Afganistan to jest też sporo psów z różnych krajów, czyli mamy tutaj psy francuskie, psy brytyjskie, psy kanadyjskie. Psy musiały, ponieważ mówimy popularnie terroryści, wykorzystywali na przykład osły jako nosiciele bomb samobójczych, dlatego psy przyuczano nawet doraźnie do poruszania się właśnie wśród zwierząt domowych. Ponieważ to najgorsze, co było, to były IDK-i tak zwane, tak? Improvised Explosive Devices, czyli te takie prowizoryczne ładunki wybuchowe, które stały się zmorą, przyczyną największych strat zarówno w sprzęcie, to jest oceniane na 18, sam Afganistan to jest 18 miliardów dolarów, tysiące ludzi, a to jest co? To jest najprostsza rzecz. Kostka trutylu, telefon komórkowy, bateryjka i bańka z gwoździami. Oczywiście, żeby wysadzić strajkera, który waży 15 ton, no to bomba musi być większa. To jest chociażby na przykład 10 pocisków artyleryjskich, bomba lotnicza, butle gazowe. To jest inwencja wytwórców, jest nieuwzględniona. Powołano specjalny, taki między w Stanach, taki specjalny zespół przysłowiowych amerykańskich naukowców, który przez ileś lat robili badania, wydali 8 miliardów dolarów, no i na koniec no, po wynalezieniu iluś tam jakichś georadarów, tych gdzieś tak jest i tak jest najlepszy. To spowodowało, że tu mamy skalę ataków. Ilość tych ataków z użyciem IDK-ów rosła w sposób, jak Państwo widzą, lawinowy. Stąd zaszła potrzeba szkolenia psów specjalistycznych tylko i wyłącznie do wykrywania właśnie tych IDK-ów. Amerykanie stworzyli też wzorem Brytyjczyków, tak zwane Specialized Search Dog. Jest to pies, który jest przyuczony tak, przede wszystkim właśnie do wyszukiwania IDK-ów, czyli nie tak jak ten taki normalny pies szkolony do wykrywania materiałów, który jest uczony na 6 materiałach, te psy są uczone na 28. Bo można saletry amonowej można też zrobić, więc na zapach saletry też nie trotel, nie semtek, nie ląd detonujący, trzeba nauczyć psa również na tego typu rzeczy, bo można bombę ze wszystkiego zrobić, więc psy te uczono na 28 zapachów różnych. I co było najistotniejsze, te psy SSD były uczone pracować samodzielnie, nie na smyczy, tylko pies pracuje samodzielnie w odległości nawet do 500 metrów od przewodnika. W warunkach pola walki, gdzie są jakieś strzały, wymagało to bardzo dobrego doboru psów. Na przykład Amerykanie pierwsze właśnie te psy kupowali w brali z Izraela. Tu później przejdziemy potem takie inne bohaterki. Te psy były kupowane w Izraelu, te psy wrócono też, saperzy amerykańscy wrócili do psów do zwalczania min. Ponieważ w latach już od 1973 roku całość jakby zgodnie z dyrektywą Pentagonu, całość szkolenia psów przeszła na siły powietrzne, stąd właśnie były szkolone właśnie psy patrolowe,
Każdy pies był szkolony jako pies patrolowy i ewentualnie miał dwie dodatkowe specjalizacje, właśnie materiał wybuchowy albo narkotyki. Czy były to de facto psy policyjne, które się nadawały do pilnowania baz, natomiast w Iraku czy Afganistanie stwierdzono, że no nie bardzo, dlatego właśnie armia amerykańska, saperzy amerykańscy powrócili właśnie do programu Mine Dogs, to mamy właśnie psy z saperami. Natomiast piechota morska wymyśliła sobie taki swój program IDD, czyli Improvised Deployed Detector Dogs. Żeby było szybciej, no bo czas naglił, po prostu w Kanadzie zamówiono firmę, która spróbowała cały kształt tego programu. Czyli zakupiono psy, tutaj też postawili na labradory, które lepiej potrafią pracować jednak w grupie, są łatwiejsze. Po prostu ta firma im w całości wyszkoliła, zabezpieczyła psy, wyszkoliła i na miejscu w Afganistanie prowadziła zajęcia doskonalające. To spowodowało, że te psy osiągnęły no lepsze wyniki. Wykrywalność tych ID-ków była zdecydowanie większa, aczkolwiek no też zdarzało się często, na przykład jeden za drugim był, czy były zdalnie detonowane, tak? Stąd komórki przy ID-kach, że były zdalnie detonowane. W latach 2000, czyli po World Trade Center, jest to jakby powrót do działań specjalnych i pojawiają się właśnie te psy bojowe w oddziałach specjalnych. Najpierw to jest Double Dog, a potem Multipurpose, czyli psy wielozadaniowe używane głównie przez SEALsów. No tu mamy pierwszy taki, czyli operacja Trójstron Neptuna, 1 maja 2011, czyli Cairo, SEALs i Bin Laden. Tak Cairo wyglądał w zeszłym, nie, w 18 roku niestety nam odszedł. I chociaż generalnie Amerykanie wycofali się w 2016 roku, SEALs i psy są nadal. To jest Tyson, który poległ w listopadzie 2017 roku, a to jest Majko, który poległ w 2018. W 2018 to był pies Rangersów, najbardziej wyszkolony. I psy są do dzisiaj. To są psy brytyjskie, które w tej chwili, no w tej chwili teraz, to jest posta sprzed chyba tygodnia, właśnie w operacji Tora 9 z 2 batalionu spadochroniarzy w tej chwili w Afganistanie są. I tam nie będą jeszcze, bo co chwilę, jeżeli się przejrzy jakieś amerykańskie biuletyny, to co chwila, niedawno się rozbił samolot, dzisiaj zestrzelono śmigłowiec, więc ci Amerykanie tam giną, ta wojna faktycznie cały czas się toczy. Syria, czyli najnowszy konflikt, czyli wojna domowa Syrii i znowu Rosjanie. Ponieważ Putin jakby bardzo dużo nacisk położył na efekty propagandowe, to również w serwisach oficjalnych rosyjskich te działania, wśród tych działań z Syrii mamy również działania saperów z psami. Pierwsze to są Aleppo. Tu mamy również sprzęt, czyli mamy jakieś radary, mamy stacje zakłócania na transporterach, ale mamy też sapera z macką, z psem i macką, czyli od drugiej wojny tu dzisiaj te psy tam cały czas mackami. Tu mamy Aleppo, a tu mamy Palmirę, czyli drugą taką starożytną budowlę, którą Rosjanie zajęli. I te psy tam dość aktywnie funkcjonują. Ale w Syrii działa również SAS brytyjski. I tu mamy z 18 roku z gazety właśnie artykuł o tym, jak to dwóch dżihadystów zagryz pies SAS-u bojowych. Więc te psy tam wszędzie, mówię, mało rzeczy dociera, natomiast gdzieś tam te psy cały czas nam funkcjonują. Skończyliśmy, powiedzmy, część tą o wojnach, to przyszliśmy do dnia dzisiejszego. Teraz kilka słów o, może troszkę przyspieszymy i powiedzmy o takich może ciekawszych, tak? Czyli Armia Polska. Armia Polska to jest przede wszystkim, to jest pluton psów, przewodników psów w drugim pułku saperów, czyli psy te specjalistyczne do wykrywania min. Ten pluton powstał w 2007 roku, to jest właśnie pierwszy artykuł, który o tych psach był. Pierwsze były, co ciekawostka, szkolone w ośrodku Straży Granicznej w Lubaniu, dopiero później ośrodek wojskowy szkolenia psów w Celestynowie pod Warszawą przejął to szkolenie. Psy były wykorzystywane w Afganistanie, tu właśnie od kolegi przewodnika, który w Afganistanie służył ze swoim psem. Jest ponoć w tej chwili dyskusja nad likwidacją tego. No nie ma wojny, więc psy są ponoć niepotrzebne. Nie wiem, szkoda by była, bo cały świat idzie z psami. Psy były wyposażane, ponieważ no jest klimat, ja tu specjalnie nie wstawiałem, jest taki właśnie gorący klimat Afganistanu. Jeżeli powietrze ma powiedzmy 40 stopni, asfalt ma 70, więc jeżeli pies pracuje kilka godzin, jest takie zdjęcie,
gdzie przewodnik 12 km niósł psa, który ma wszystkie poduchy na czterech łapach starte do krwi. Stąd właśnie zabezpieczanie typu buciki, okulary chroniące przed pyłem, czy kamizelki chłodzące. Kolejny to mamy po lewej stronie sapera, po prawej mamy w czerwonym berecie żandarma. Żandarmeria wykorzystuje dwa rodzaje psów, czyli do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków. Też służyły w Afganistanie GROM, czyli psy bojowe. Jeżeli Państwo będą, akurat w sobotę był Muzeum Marynarki Wojennej, bardzo ciekawe spotkanie z panem Krzysztofem Puwalskim, właśnie twórcą, który 20 lat w GROMie przesłużył, twórca właśnie tych psów bojowych w GROMie. Początek to jest 2011 rok szkolenia, 12-13, 14 rok to jest zakup właśnie pierwszych dwóch owczarków holenderskich, ponieważ GROM poszedł w owczarki holenderskie. Czy to jest pies psa? Nie, to jest kaganiec. Pies jest kagańcem. To jest takie specjalne bojowe kagańce, to będzie później przy psach izraelskich. To sobie taką reklamę robią. W każdym razie pierwszy, na początku było dwa, w tej chwili Krzysiek nie chciał powiedzieć ile, no bo tajemnica wojskowa. To jest takie zdjęcie z ćwiczeń w porcie gdyńskim Anaconda 2018, odbijanie statku, tu pies właśnie bojowy. Kolejną jednostką to jest jednostka wojskowa komandosów Zubińca. To jest ostatnia jednostka, taka najnowsza, która ma też psy bojowe. Czechy mają psy też generalnie do wykrywania materiałów wybuchowych, też były w Afganistanie. I tu jest, nie śmiejcie się Państwo, Józef Prochaska. Typowe czeskie nazwisko, też przewodnik psów, który w 18 roku w sierpniu zginął w Afganistanie. W tym samym wypadku jechał z Amerykanami na patrol i w tym samym wypadku pies amerykański został ranny, on zginął. Francja jest w tej chwili jednym z największych użytkowników psów. Ma kilka tysięcy, ma jeden z największych ośrodków. Główną jednostką to jest w tej chwili, tu jest jeszcze batalion. W lipcu zeszłego roku przemianowano to na 132 pułk psi, który ma cztery kompanie, dwie bojowe, jedną właśnie do wykrywania min i materiałów wybuchowych i trzecią dowódczo-logistyczną. Psy francuskie są wszędzie, ponieważ armia francuska, szczególnie na kontynencie afrykańskim, jest cały czas obecna. Psy ma Legia również, psy ma są panie, komandosi marynarki mają. I tak jak mówiłem, Francuzi są szczególnie, to jest Mali, Republika Środkowoafrykańska, Czad, te wszystkie krajki, dawne kolonie francuskie, szczególnie w Mali. Tamta operacja 2014 roku, wysoce skuteczna, chyba jedyna, gdzie udało się państwo islamskie usunąć. Te psy też w tych działaniach aktywnie uczestniczą. Nawet był komunikat chyba sprzed dwóch dni, że właśnie od stycznia jakąś taką operację dużą prowadzili. Tam właśnie takie zdjęcia były, kilkanaście jakieś RPG, karabiny maszynowe, właśnie psy przyczyniły się do wykrycia tych składów. Wielka Brytania ma około kilkuset psów, tak jak mówię, ma kilka takich ciekawych specjalności, właśnie te Specialized Search Dog psy, tropiące mają. Co ciekawe, były różne rasy, w tej chwili podstawą to jest kto? Springer Spaniel. Fajne, wesołe pieski właśnie z dobrym nosem do szukania materiałów wybuchowych, aczkolwiek jako są i labradory, jako wartownicze, no to są też owczarki, ponieważ siły powietrzne tamtych baz na świecie też trochę mają, więc do pilnowania baz też te owczarki. No do tego psy bojowe wykorzystywane przez SAS czy SBS. Austria ma, no jest cała się słynna w listopadzie zeszłego roku po tym, jak psy zagryzły przewodnika w końcach. Psy specjalne, po prostu przewodnik nie tego psa karmił, przepisy BHP, co on po prostu wszedł do klatki, pies się na niego rzucił i po prostu na śmierć zagryzł. Tych psów jest tam kilkadziesiąt, też właśnie głównie psy bojowe. Niemcy mają też psy, mówię, w Afganistanie psy bojowe, psy do wykrywania. Każda w batalionie spadochronowym jest taka kompania wsparcia, która ma właśnie psy i bojowe, i do wykrywania min. Też te psy były wykorzystywane w Afganistanie. Holandia jest znana wszystkim z tego, że dostarcza najlepszy materiał na psy. Te wszystkie, które po KNPV przejdą, to są ponoć najlepsze psy na świecie, więc właśnie gromowskie nasze też były kupowane w Holandii. Holandia ma
psy bojowe, na przykład NATO utrzymuje w Kirgistanie taką dużą bazę lotniczo-logistyczną w Manas i tam psy holenderskie właśnie razem z amerykańskimi chroniły tą bazę. Portugalia szkoli swoje psy we Francji, tak jak Francja wykorzystywała właśnie w tych swoich wojnach kolonialnych w latach 50. 60. w Afryce, czyli Angora, Mozambik. W tej chwili też te psy są. Dania. Śmieliśmy się z tej Danii. Dania miała psy, ma psy do wykrywania min, ma psy komandosów i ma psy, to ma patrol grenlandzki. Od 50. roku wznowiony. W tej chwili nazywa się to Sirius Patrol. No Siriusza, największa, najjaśniejsza gwiazda, gwiazdy od Boże, wielkiego psa. Więc to jest, co roku jest wymieniana ekipa, to jest 14 ludzi, 12 przewodników, czyli 6 zaprzęgów, plus 2 radiotelegrafistów. Trasa, którą mają, to jest w linii prostej 2000 km, linia brzegowa to jest 160 tysięcy km kwadratowych. Mają do patrolowania, to jest pół Polski, 12 ludzi na 6 zaprzęgach. Zaprzęgi mają takie duże sanie, gdzie mają nawet do 500 kg i potrafią nawet 4 miesiące przebywać poza łącznością, bo tam nie ma zasięgu, nie ma nic, więc ci ludzie są zdani praktycznie tylko na siebie i te patrole tam, no w dobie dzisiejszej walki generalnej o Arktykę, tak, o złoża, ta wojna o Arktykę jest coraz szersza, generuje pewne rzeczy, no stąd właśnie ta polityka Danii na terenach arktycznych. Norwegia wykorzystywała swoje psy w działaniach pokojowych, w ogóle państwa skandynawskie dość aktywnie w tym polu właśnie na misji ONZ-owskich funkcjonuje tam psy w latach 60. Natomiast bardzo dobre są psy właśnie bojowe, między nasz grom też takie właśnie pan Kowalski mówi, też właśnie oni jeździli przeważnie do Norwegii się uczyć, stąd te psy bojowe. Drugi kraj skandynawski, Szwecja i też ONZ i psy do wykrywania min. To są już w latach 40. regularnie, od 60. tam Szwedzi wszędzie, to jest Afryka, to jest Laos, to jest Kambodża, Bliski Wschód, więc te psy szwedzkie tych min szukały po całym świecie. W tej chwili też mają psy bojowe i co jest ciekawostka, ta jednak obawa przed desantami komandosów radzieckich, te ślady czy te łódki podwodne spowodowały, że wzorem właśnie tego projektu Waterdog mają przez marynarkę psy wyszkolone do wyszukiwania płetwonurków w wodzie. No fakt, że w tej chwili większość stosuje aparaty w obiegu zamkniętym, więc tych bąbelków nie mam, ale jakoś tam ponoć to szkolą i funkcjonuje. Włosi zorganizowali te nowoczesne dopiero w 2002 roku batalion, który też skierowano od razu do Afganistanu. Chorwacja to są psy głównie formacji granicznej. No i Rosja. Rosja ma tych psów też mnóstwo. Tu mamy zdjęcie z Nadusury, czyli tego konfliktu radziecko-chińskiego z końca lat 60. W chwili obecnej to są też, mówię, przede wszystkim właśnie psy do wyszukiwania min. Tu mamy, jest taki 66 ośrodek szkoleniowy pod Moskwą, gdzie właśnie szkoli psy saperzy. I też mówię, to jest zdjęcia świeże, to jest przed 2 tygodni serwis oficjalny Ministerstwa Obrony Radzieckiej z ćwiczeń właśnie w ośrodku, co mają psa i maskę. Czyli nic się w Rosji nie zmienia, te psy są szkolone i to, co mówiłem o Arktyce. Rosjanie tak samo bardzo rozbudowują w tej chwili swoje siły arktyczne. Są to brygady strzelców arktycznych i co? Mamy psy. Psy, które są pociągowe, mają tym żołnierzom zapewnić na śniegu mobilność. Łajeczki, jakieś haszczaki, mamy te pieski. Stany Zjednoczone, tak jak generalnie mówiłem, po okresie wojny wietnamskiej te wszystkie właśnie psy zwiadowcy zniknęły, zostały praktycznie te psy patrolowe w siłach powietrznych. Centralny ośrodek to jest baza Lackland koło San Antonio w Teksasie. I psy były potrzebne do czego? Bazy w Stanach, bazy wyrzutni rakiet jądrowych, to był jeden z pierwszych celi. No i wszystkie bazy na świecie. Te bazy stopniowo likwidują, ta liczba psów też się zmniejsza. Kiedyś na przykład, tak jak mówiłem, w bazie to jest taka Clark na Filipinach, to jest wielka baza, tam było ponad 160 psów. Clark jest ciekawy, że tam do dzisiaj jest, Amerykanie używają koni. Tam po prostu jest w ogóle wykorzystanie zwierząt różnych w dzisiejszych czasach jest dość ciekawe i ta ilość zwierząt się zwiększa. I właśnie tamte patrole są jeszcze
koniak. Taką ciekawą też formacją wrócimy na chwilę do Coast Guardu, czyli ta straż wybrzeża też rozszerza w tej chwili ochrona granic, też są coraz szerzej wykorzystywane. Między innymi Coast Guard obstawia Super Bowl, czyli ten finał futbolu jest obstawiany przez psy. I co ciekawe, tam są wyzły. Nie wiem czemu Coast Guard używa wyzłów i tych klasycznych, i węgierskich. Marynarka wojenna amerykańska, mieliśmy tutaj terierka małego, też używa do przeszukiwań, na przykład na pokładach okrętów terierków. To jest mały pies, jego można wszędzie wczesnych, tak jak szczególnie na okrętach podwodnych, te psy można wszędzie. I to co jest najnowsze, czyli Combat SAR, czyli psy wykorzystywane w działaniach ratowniczych. To jest jedyny pies w jednej z jednostek Gwardii Narodowej, który skończył szkolenie latem zeszłego roku, jest rzucany w spadochronach i szkoli. Izrael. To jest kraj, który praktycznie cały czas prowadzi wojnę. Pierwsze psy Hagana używała się ta organizacja bojowa jeszcze w 1939 roku, potem w latach 50. to po cichu zlikwidowano, bo ten, tak jak mi tam mówią, że jednak ten Holokaust jest i te psy się Izraelczykom kojarzą generalnie z obozami. Więc pies, pierwsze psy też tajnie pokazały się w roku 1974. Jednostka nazywa się Okec, czyli żądło. I w związku no, z bezpośrednim zagrożeniem terroryzmem palestyńskim. Psy był właśnie, Izraelczycy są pionierami w szkoleniu psów bojowych. Przez długie lata, do 1988 roku praktycznie psy były używane przez różne formacje komandosów, czy Sayeret Matkal, czy Flotyla 13, czyli komandosi marynarki, więc wyłącznie w działaniach bezpośrednich, po prostu miały zagryzać. No, dosłownie więc miały tych terrorystów zagryzać, stąd na przykład tego typu ćwiczenia. Tak? Że, później działania, czy skalę psów, no w tej chwili największą to jest tak zwana kompania minowa, czyli psy do wykrywania materiałów. Oni są praktycznie cały czas rozsiani, ponieważ no, jest ta jedna baza w Sirkit, to jest baza lotnicza, natomiast są psy specjalnie szkolone do tropienia, używane w Libanie. I jest ta kompania właśnie psów do wykrywania materiałów, czy ładunków wybuchowych, która jest rozsiana po całym Izraelu, czy w zajętych terytoriach. I co jest ciekawostką, w tym okecie są również psy ratownicze gruzowe do wyszukiwania osób zasypanych w gruzach. To gdzie tak jak w Polsce w większości krajów są to służby, czy straż pożarna, czy jakieś służby ratownicze, w Izraelu te formacje są w ramach właśnie tej jednostki wojskowej. Zresztą Amerykanie też po World Trade Center w jednej z jednostek saperów też próbowali ten projekt wdrożyć, jakoś ucikł, więc nie wiem czy to jest, więc tutaj pani się pytała właśnie o kagańce. Tu mamy te takie właśnie potężne bojowe kagańce, które po prostu pies atakuje kagańce. I jeżeli się dobrze rozpędzi, jeżeli jest to maliniak, to 100-kilowego człowieka powala. Więc tutaj mamy, i to też jest, coraz więcej jest kobiet w armii izraelskiej, w ogóle jest mnóstwo kobiet, więc aczkolwiek no, dla muzułmanina być zabitym przez kobietę to jest dodatkowa hańba. W ogóle dla muzułmanów pies też jest zwierzęciem nieczystym. Stąd na przykład bodajże Dubaj, któryś z Emiratów jako jedyny na lotniskach nie stosuje psów, tylko wykrywacze chemiczne materiału wybuchowego. Tak jak wszystkie psy są na materiały, tak właśnie w tym, stąd właśnie Izrael ma no mnóstwo. To wszystkie, ponieważ Okec też jest jednostką specjalną, czyli ma ten przedrostek Sayeret. Okec nosi czerwone berety, więc ilość przewodników, ilość psów jest tajna i tych informacji o tych psach jest. No zdjęcie sporo, natomiast psów jest, informacji o psach nie jest dużo. Tu jest prawdopodobnie wykorzystanie psa do celów jutrznych. Ponieważ no, armia izraelska porusza się w różnych terenach górskich, tak samo na przykład od kilku lat próbuje wykorzystać alpaki jako zwierzęta juczne. A propos wykorzystania innych zwierząt w nowoczesnych armiach. Australia kontynuuje, jest dość aktywna zarówno w Afganistanie, natomiast szczególnie w tym rejonie Azji Południowo-Wschodniej, udział w operacjach na Timorze. Tamte psy minowe, czy psy wartownicze. To jest na przykład zdjęcie Somalii z 1993 roku, też właśnie zespół do wykrywania min. I to są taka lista psów australijskich, które poległy w Afganistanie. Brazylia, co ciekawe, to jest od takiego znajomego z piechoty, to są oddziały szturmowe piechoty morskiej, tu mamy co amstafy jako psy szturmowe. Wykorzystywane przez piechotę morską. Mamy maliniaki.
Natomiast Kolumbia mamy, Kolumbia też jest jednym z krajów, który ma ponad 2000 psów, więc tam, no, tam też ta wojna z partyzantami, też psy przeważnie do wykrywania. I tu mamy goldeny. Chiny. W Chinach to jest, no, wielki kraj, więcej psów jest, ponad 10 tysięcy w tej chwili w wojsku. Są oficjalne dane tam z jakiejś chińskiej strony. Było to na początku lat 50. zaczęte, potem w rewolucji kulturalnej zlikwidowano, od 91 roku znowu. To wraca też wszystkie te specjalności, które mamy dzisiaj. I tu muszę sięgnąć do mojej ściągi. Są te psy, które mamy normalnie i jest taka, jest nowy, podobny do owczarka, chiński pies Kunming. To jest promowana lokalna rasa, którą oni gdzieś tam wynaleźli i promują, natomiast no, te chińskie psy też mamy psy na granicach, więc Mongolia. Tu znalazłem zdjęcie dosłownie przez wczoraj. To jest patrol mongolski z lat 60. Podejrzewam, że jest to jakaś formacja graniczna, ale mamy baktriany, mamy psa. Jest to, no, ciekawostka, mamy jeszcze budionówki. No, siedzi pies tutaj na, z lewej strony nad głową baktriana jest. Samą głowę tylko widać. Ten lewy baktrian między żołnierzem a głową baktriana. Korea Północna, no tu jak, z tego to zdjęcie mówi wszystko, tak? Do czego te psy są szkolone, używane w jednym celu. Wietnam ma psy, armia wietnamska ma psy od 58 roku. Rosjanie im pomogli. W czasie wojny te psy łapały dywersantów, pilotów amerykańskich zestrzelonych. Dzisiaj podejrzewam, że gdzieś tam na tej granicy z Chinami tam te psy cały czas w tej dżungli funkcjonują. Tajlandia też używa, ma dość ciekawe strony, tylko że niestety wszystko pisane krzaczkami, więc no jest to batalion, więc tam tych psów musi być dużo. Podejrzewam też właśnie do działań przeciwpartyzanckich. Przerzucane są, przystosowane właśnie tak jak psy wszystkie dzisiejsze do przerzutu samolotami czy śmigłowcami. Pakistan, czy tak samo Malezja, czyli kraje, które mają tradycje brytyjskie, szkolone na wzór brytyjski. Są instruktorzy armii brytyjskiej, do dzisiaj w tych krajach funkcjonują. Psy pakistańskie to jest właśnie o wykrywanie min czy ładunków wybuchowych, natomiast armia malezyjska to jest tropienie w dżungli. Kenia, czy w ogóle kraje afrykańskie, no to jest kwestia kłusowników, tak? Tu mamy właśnie bloodhoundy, chociaż do końca nie wiem, czy to jest armia, czy to jest jakaś formacja ochronna straży, ponieważ tam straże parkowe też te psy dostają. I tu jest armia jordańska. Armia jordańska i egipska w ostatnich latach są bardzo przez Amerykanów dozbrajane, między innymi właśnie psy. Aczkolwiek ostatni też się zrobił na jesieni zeszłego roku duży szum, że wyszło, że te psy, które Amerykanie dostarczają, są właśnie głodzone, są w dość nieciekawy sposób i doszło do tego, że kongres zakazał dalszego przekazywania psów właśnie Jordanii i Egiptowi, więc to tak niefajnie. I teraz co, mamy XXI wiek, więc pies też, pies wojskowy, pies, szczególnie te bojowe sił specjalnych idą z duchem czasu i to już nie jest tylko pies, który ma zmysły, no doskonały węch, doskonały wzrok, ale pies jest pomagany. Co tu mam? To jest pierwszy, jakby pierwszy zastosowany właśnie w Afganistanie, to Silsi kupili w 2008 roku dla swoich typów bojowych zestaw kanadyjskiej firmy K9 Storm. Za 4 zestawy zapłacili 89 tysięcy dolarów, więc to nie są tanie rzeczy. I co tu mam? Przede wszystkim jest kamizelka kewlarowa, z najnowszego kewlaru takiego ludzkiego. To jest system łączności. Pies przewodnik, czyli tak, jest, łączność jest dwukanałowa, czyli przewodnik słyszy to, co się dzieje w otoczeniu psa. Pies ma wokół słuchawkę, więc przewodnik może psu wydawać nawet do kilometra komendy. Jest tutaj podniesiona kamera, więc pracująca, przynajmniej w tych najnowszych systemach, pracująca zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni, więc i ta kamera się składa, więc jak pies idzie do jakichś wąskich tuneli czy czegoś, to ta kamera się składa, potem się rozkłada. Tak to mniej więcej wygląda. No, kamery są coraz mniejsze, coraz lepsze. Tak samo mamy środki ochrony psów, tak? Także szczególnie oczy są narażone, więc tak zwane dogles z kamerą. Tu jest z firmy K9 Apex taki system też prezentowany w zeszłym roku na targach w Kielcach. To jest, tak samo mówię, tu mamy elementy ochrony wzroku i słuchu, tak? Ponieważ psy, no, słuch też mają doskonały, więc psy te uszy też się chroni.
Teraz jest kwestia tytanowych zębów zagwojowych, które, na ile w tym jest prawdy, nie powiem Państwu, czy to jest jakaś rzecz internetowa, czy nie. Na pewno w Wietnamie jeden pies, bo to jest z relacji weterynarza też potwierdzone, miał, stracił pław, więc zostawili mu złoty implant po prostu, ale to był jeden pies. Natomiast tutaj jest ponoć właśnie kły są piłowane i wkłada im się psy te kły tytanowe. No, wczesne psy muszą przede wszystkim właśnie korzystać z lotniczych, więc specjalne zajęcia są, na przykład armia amerykańska właśnie ma specjalną jednostkę lotniczą do tego, która w Lakland tam przylatuje i te psy są uczone, są różnego rodzaju przęża, że on jest tam. I to, co jest najnowsze i być może jest przyszłością, czyli zastosowanie psów sklonowanych. W tej chwili dwa kraje używają, czyli Chiny i Rosja. Rosja ma psy z Korei Południowej. W Korei Południowej, mając odpowiednią ilość pieniędzy, każdy z nas mógłby sobie swojego pupila sklonować. To jest już w tej chwili na, praktycznie. Psom poprawia się wech i wzmacnia siłę. O to chodzi. To jest, to prawda, tu jest akurat służba więzienna rosyjska, ale tu mamy przedstawicieli Armii Radzieckiej. Widać, że te psy są praktycznie takie same, więc to jest może i przyszłość. Opieka. Szczególnie we współczesnych czasach, no, wyszkolenie dobrego psa to jest Amerykanie wyceniają na 40 tysięcy dolarów, więc pies jest cenny. Więc tak samo jak człowieka żołnierza się ratuje, tak samo się ratuje psa. No, w działaniach tak samo jest istotna też codzienna obsługa czy higiena psa, szczególnie w krajach tropikalnych. Tu mamy zdjęcie z Wietnamu, no, ale ta pomoc jest przez człowieka, to jest akurat właśnie z Guam. Ten po prawej klęczący to jest William Putney, też dowódca plutonu, zresztą weterynarz z wykształcenia, także akurat przez pomyłkę zupełnie zrobiono go dowódcą, więc ten Doberman, to jest, który tu leży, to jest Kurt, został trafiony o włamkę, ale niestety przeżył, był pierwszym z tych 25, które na Guam poległy. Opieka jest zarówno i w Wietnamie, szczególnie współczesna medycyna, no trochę drastyczne zdjęcia, no ale też niestety wojna, więc szczególnie Amerykanie robią bardzo dużo dla swoich psów i zdarzało się, że jeżeli pies był poważnie ranny w Afganistanie, to potężny samolot C-17, Państwo sobie sprawdzą w internecie, to jest potężny samolot transportowy, z jednym psem leciał z Afganistanu do Ramstein. No, to jest taka główna baza amerykańska w Niemczech, gdzie jest potężny szpital dla jednego psa. Wysłano taki samolot. No, jest też obsługa i w Lakland jest właśnie imienia Daniela Holanda, czyli szefa służby weterynaryjnej amerykańskiej, który zginął w Afganistanie. Szpital na 1200 psów, ultra nowoczesny, gdzie te psy są właśnie badane, leczone. I no jest też nadzór, ponieważ Amerykanie, podobnie jak Izraelczycy, kilka krajów, mają własne programy hodowlane. Nie kupują psów, po prostu kupują za bardzo ciężkie pieniądze psy, które są dawcami i właśnie mają suki, że są od szczeniaka, są hodowane do, przez pierwsze 9 miesięcy uchotników, czyli generalnie no, żołnierzy służących w tej bazie po domach. Następnie trafiają właśnie na szkolenie. Jeżeli w jakiś tam sposób nie spełniają wszystkich wymogów, są przekazywane właśnie z jakimś służbom ochrony czy policji, ponoć są kolejki po te psy. I w armii amerykańskiej jest charakterystyczne to, że właśnie psy z tych programów hodowlanych mają pierwszą literę imienia podwójną. I to wyróżnia właśnie te psy hodowlane. Maskoteczki. Pies to jest taki fajny zwierzak, który człowiek lubi i na wojnie jest ciężko, więc psy. Ale mamy maskotki oficjalne. Armia brytyjska, czy w ogóle Armia Wspólnoty Brytyjskiej ma fisia na punkcie tych, no tam tradycje pułków idą w setki lat. Więc tu mamy trzy gwardie. Gwardia szkocka z kucykiem, gwardia walijska z hałzem, no i co? Gwardia irlandzka z wilczarzem. Tu mamy zdjęcie właśnie gwardii z 19 roku, no i świętego Patryka z księżną Kate z 2015 roku. Druga, takie najbardziej znane, no to jest Korpus Piechoty Morskiej i jego buldogi. Skąd się buldogi wzięły? Z tego plakatu rekrutacyjnego z 1918 roku, gdzie właśnie przeciwstawia się niemieckiemu jamnikowi buldoga piechoty morskiej. Pierwszy pies to jest właśnie Jiggs z 1922 roku, obok niego to jest pułkownik, wtedy jeszcze później generał Louis Chesty, Puller, najbardziej oznaczony oficer w historii Korpusu Piechoty Morskiej. A to jest Chesty. Od 50 lat wszystkie psy kolejne nazywają się Chesty. To jest Chesty 14, który służył do 2017 roku. Teraz mamy najnowszego
takiego szczeniaczka. One spełniają funkcje prezentacyjne na wszystkich świętach, ale mamy i buldoga Maniego, który jest maskotką Centrum Szkolenia Rekrutów Camp Pendleton, to jest w północnej Kalifornii. No i rekruci mają swoje drewienko, a Manny ma swoje drewienko i prowadzi rekrutów na szkolenie. Teraz mamy maskotkę Stubby, czyli najsłynniejszy amerykański pies z I wojny światowej, który był maskotką, po prostu został, przypałętał się do żołnierza, został na statku przemycony do Francji i tam był maskotą, ale wykrył szpiega, ochraniał, informował, alarmował przed gazami, przed ostrzałami, więc praktycznie był żołnierzem. W 102 dywizji Yankee, czyli mamy takie Y, to jest godło 102 dywizji. Drugi taki amerykański bohater, też maskotka, to jest Rax, czyli gałganek. No trochę wygląda jak taka szmatka. Został znaleziony 14 lipca 18 roku w Paryżu. Amerykański żołnierz James Donovan był na lewiźnie, mówiąc po wojskowemu. No i żeby jak zobaczył żandarmerię, to żeby coś wymyślić, to właśnie akurat złapał tego psa i stwierdził, że to jest maskotka pułkowa i on go szuka. No i niestety musiał go wziąć pod pachę. No i ten Rax już tak jak Stubby potem właśnie walczył do końca wojny, był zresztą padł ofiarą ataku gazowego, z tym, że Rax się wykaraskał, a Donovan wrócił do Stanów w 20 roku. Niestety w wyniku tych obrażeń odniesionych po ataku gazowym, więc Mara, jak tu macie, Rax jeszcze przeżył 30 do 36 roku. Judy, bohaterka brytyjska z wojny, II wojny światowej na Pacyfiku, jedyny pies, który miał oficjalny status jeńca wojennego. Była to maskotka pointer, czysty pointer, ładny. Była to maskotka okrętowa. W 1942 roku przy ewakuacji Singapuru ten statek został zatopiony. Został uratowany przez żołnierzami, jakoś go tam do obozu przemycili. Przez kilka obozów jenieckich tam udało się jakoś przejść. To jest właśnie opiekun, który się nią opiekował. Wykrywała węże, więc pomagała żołnierzom, podnosiła na duchu. W 1946 roku też przemycona na statku wróciła do Anglii. Kolejny brytyjski bohater to jest Jander. Nowofundland, maskotka pułku kanadyjskiego, trafił do Hongkongu w 1941 roku i w trakcie obrony Hongkongu w grudniu 1941 roku bronił takiej pozycji z rannymi brytyjskimi żołnierzami. Kilku Japończyków zagryz, a w końcu chwycił rzucony granat i ruszył w stronę Japończyków, więc ten granat wybuchł i Jander poległ. Willy, w zasadzie William the Conqueror, czyli Wilhelm Zdobywca, pies, maskotka generała Pattona, który wszędzie z nim jeździł, bólek taki ładny, elegancki, wszędzie z nim jeździł Moritz, czyli pies osobisty czerwonego barona von Richthofen. Ale maskotki mieli zwykli żołnierze, no może poza tym panem z lewej, z krzyżykiem, czy ktoś państwa go poznaje. To jest pierwsza wojna światowa. No trochę inny wąsik ma, potem miał wąsik trochę inny. Tak, to jest Adolf Hitler. I jego koledzy właśnie też z pieskiem. Nasi dzielni piloci z 303 dywizjonu mieli maskotkę psa. I taka wymowna, żaden żołnierz jest kompletny bez maskotki. Maskotki były w Wietnamie, maskotki są współcześnie. Te pieski z tymi jako taki morale booster to Amerykanie nazywają, czyli taki podnosiciel morale. I tu przechodzimy do terapeutów, tak? Przyszli mi maila, to przypomnij. Była również maskotka w latach 2000, że był przyjął, że był błyskawica. Wiem. Burza miała także drugie. Dobra. Terapeuci, tak? Pies jest takim, nawet taki zwykły pies jest terapeutą, tak? Obcowanie z nim nawet, zresztą znajomy przewodnik właśnie z żandarmerii, który w Afganistanie mówi, że na patrolach proszono właśnie po patrolach, żeby z tym psem się przeszedł przez szpital. Żeby ci ranni żołnierze mogli z tym psem dotknąć, to był taki lepszy. Pierwszy uznany to jest Smokey. Ja wiem, że niektórzy mówią, że York to nie pies. To jest Smokey, to został znaleziony w 1944 roku na Nowej Gwinei, porzucony przez Japończyków. Najpierw latał jako członek załogi samolotu rozpoznawczego, a potem właśnie po szpitalach z żołnierzami, tam wśród żołnierzy tam właśnie chodził i był takim właśnie morale boosterem. Amerykanie, zwłaszcza po incydencie, który miał miejsce bodajże w 2006 roku, że w jednym ze szpitali w Iraku po prostu żołnierz dostał ataku i zaczął strzelać do kolegów amerykańskich. Bardzo rozwinęli właśnie ten program dokoterapii dla żołnierzy. Zmniejszanie stresu pourazowego. Przy czym sami też doszli, że ten zespół stresu pourazowego dotyka też psów.
W związku z tym ten program terapeutyczny idzie dwustronnie, że z jednej strony tak, są szkolone psy terapeutyczne, czy są wykorzystywane w terapii dla żołnierzy i ci żołnierze w ramach terapii szkolą też psów asystentów dla tych żołnierzy, którzy na przykład stracili nogi. Tak? Takim najbardziej znanym jest Sally, czyli pies asystent zmarłego prezydenta Busha, który po śmierci decyzją rodziny został właśnie przekazany szpitalowi marynarki wojny do celów terapeutycznych. Ku pamięci. Czyli człowiek w jakiś sposób chociaż odwdzięcza się, tak, bierze ich na śmierć. I to jest jeden z pierwszych z 25 roku, to jest Hartsdale pod Nowym Jorkiem na cmentarzu, taki pomnik. Ale co? Jest tak zwany Deakin Medal, czyli jedyny oficjalny medal, który jest przyznawany zwierzęciu. To jest PDSA, taka brytyjska fundacja People's Dispensary for Sick Animals. I ten medal był nadawany do tej pory 75 razy. On był założony przez Mary Deakin, szefową tej organizacji w 1923 roku. Mamy 38 psów, 32 gołębi, 4 konie i kot. Kot to jest Simon, kot pokładowy brytyjskiej fregata Metys, która została w 1946 roku na Żółtej Rzece przez Chińczyków ostrzelana. Tam ten pies został ranny, ten kot został ranny, tam potem wrócił, więc został bohaterem. Konie są drugowojenne, wszystkie gołębie są też z czasów II wojny. Psy są od czasów II wojny do dzisiaj. Jeden, kilka teraz kto dostał, tak? Buster, czyli brytyjski pies do wykrywania, właśnie ten specjalistyczny do wykrywania ID-ków w latach 2003-2006, od kilka tur ponad 400 patroli Mali. Pies bojowy komandosów z SBS-u wyróżnił się w 2006 roku w czasie walk o taki potężny sześciopiętrowy budynek w Kabulu. Luka, pies amerykański, ponieważ nie tylko psy brytyjskie dostały, tak? Dostały, powiedzmy, Diesel, nie, taki pies francuski policyjny, który kilka lat temu zginął w zasadzce. Chips dostał niedawno medal. Trzy psy dostały, które ratowały ludzi przy World Trade Center. Jednym z tych, który właśnie to jest Luka. To jest właśnie jeden z pierwszych tych psów amerykańskich SSD. Mieszanka owczarka niemieckiego z belgijskim. Kupiony w Holandii przez Izraelczyków, wysłany przez Izraelczyków, dane potem Amerykanów. To jest po lewej, ten w tym galowym mundurze, to jest sierżant Willoughby, jego pierwszy przewodnik, ten po prawej stronie też Juan González drugi. Jest niezawodny? Tak, właśnie chciałem mówić. Luka była trzy tury w Iraku, roczne, trzy tury w Iraku, jedną w Afganistanie i właśnie to, co mówiłem o podwójnych czy potrójnych ID-kach. I właśnie jednego ID-ka w 2012 roku, jednego znalazła, a w tym momencie został odpalony drugi. Została też poważnie ranna, ta łapa została amputowana. I właśnie był tutaj ten pies, który został przetransportowany do Ramstein, potem do Stanów i się wykurował. I teraz ponoć kuracja przyszła bardzo szybko i w miarę się wykurował. I na tych trzech łapach sobie doskonale daje radę, jest w tej chwili emerytem. Tu mamy pomnik francuski z I wojny światowej. Tu jest w Londynie, bardzo ładny, to jest przy Hyde Parku, od wschodniej strony Hyde Parku, chyba najładniejszy, to jest poświęcony w ogóle zwierzętom na wojnie, odsłonięty w 2002 roku, księżniczka Anna go odsłaniała. Jest taki dwustronny, tu mamy też psa. Tu jest brytyjskiego korpusu weterynaryjnego, ponieważ wszystkie jednostki psie podlegają właśnie pod ten korpus weterynaryjny. Tu jest jeden z parków w hrabstwie York, też mamy tego pieseła. To jest pomnik w Australii, poświęcony generalnie psom, które walczyły w Wietnamie. Zaprojektowany przez weterana z Wietnamu i wyrzeźbiony też przez weterana z Wietnamu. To jest takie, tam na tych płytach są właśnie imiona wszystkich psów. Jest krajnik, jest woda, można się psy napić. Teraz Rosja. Muzeum Wielkiej Wojny, potężne na Pokłonnej Górze koło Moskwy, Wielkie Muzeum Wojny Ojczyźnianej. Mamy psa w Stalingradzie. Mamy tego psa przeciwczołgowego, to może na tym zdjęciu nie widać, ale ma nos świecący, ponieważ to mi kolega z Rosji przysłał. Wszystkie młode pary tego psa za nos, to jest wtedy przynosi szczęście, więc ten nos się świeci jak psi nos. I tu jest Centrum Szkolenia Służb Medycznych, mamy pomnik z psami. Teraz Ameryka. Ameryka ma w ogóle wszystkiego najwięcej, więc tych psich pomników też ma najwięcej. To jest pierwszy odsłonięty w 1994 roku właśnie na Guam. Właśnie przez tegoż porucznika, jakby za jego rolą i ta figurka też właśnie przedstawia właśnie Kurta, tego pierwszego poległego psa. To jest na miejscu byłego cmentarza, ponieważ zaraz po wojnie w 1944 taki prowizoryczny cmentarz założono. No, ci cmentarze są, armia izraelska ma taki potężny cmentarz, armia właśnie nawet tajlandzka ma przy tej swojej bazie ma cmentarz dla psów, więc te psy są w jakiś sposób honorowane. Tak?
No i tutaj ten najważniejszy amerykański pomnik, czyli ten narodowy pomnik zespołów psów wojskowych, tak? Bo mówimy o zespołach, czyli jest pies i człowiek. Jeżeli jest pies i człowiek, to ten zespół musi się nawzajem uzupełniać i wtedy działać. Czyli mamy człowieka i cztery figurki psów, czyli rasy wykorzystywane owczarek niemiecki, belgijski, doberman i labrador. Do tego jeszcze jest taka z boku, bo też całe takie założenie jest fontanna taka niezapomnianych. Tam z tej manierki leci woda, więc jak ktoś jest psem. Twórcą tego pomnika jest mój przyjaciel John Burnham, weteran z Wietnamu, który ładnych kilkanaście lat spędził, żeby przekonać wszystkie władze, łącznie z wizytami prezydenta. W 2015 roku na naszym szkoleniu zaprosiliśmy go, był u nas w Polsce, więc był to dla nas zaszczyt. W 2017 osłonili drugi pomnik, taki, to jest już poświęcony psom, wyłącznie psom wojny wietnamskiej. Tutaj jest tak, jak jest w Waszyngtonie, ten pomnik wojny wietnamskiej, ten główny, gdzie jest 58 tysięcy nazwisk żołnierzy poległych, tak tutaj jest te 4234 imiona psów, które w Wietnamie służyły. To jest z tyłu taka właśnie laserowo wycięta grafika. Fort Benning, czyli tam, gdzie szkolono zespoły tropicieli, mamy tutaj właśnie tropiciela. I takie różne, w różnych miastach, miasteczkach pomniki. I to jest właśnie ta Buda Nemo, o której mówiłem w tej bazie, tak wygląda ta jego Buda właśnie na pamiątkę, taki ala pomnik. Smokey ma również swój pomniczek w miejscu, gdzie został pochowany. To jest pomnik w Danii. Dania tych psów ma niedużo, dwa psy zginęły w Afganistanie, więc taki pomniczek im postawiono. Stabi, ta maskotka, ma swój pomnik, ale w Australii, żeby było ciekawiej. To jest taka bardzo ciekawa, też w sumie jako pomnik, inicjatywa John'ego Mayo, to jest też przewodnik psa z Wietnamu. To była taka wycieczka objazdowa, on jeździł z tą wystawą po całych Stanach. Nazwał ją Buck's Hero. Buck to jest ten siedzący, ten, może trochę zdjęcie jest niewyraźne, ten malamut po prawej stronie wielki, to jest Buck. On, na tych tabliczkach jest właśnie te wszystkie ponad 4000 imion psów, które były w Wietnamie, tam różne tam artefakty. On przez 3 lata po całych Stanach jeździł z tą wystawą. Potem napisał właśnie taką książkę, bardzo ciekawą, właśnie jakby z perspektywy psa. Jak ta wojna, to jest takie właśnie bardzo ładne ilustracje do tej książki są, jest bardzo fajna. Co ciekawostka, Amerykanie w tym roku wypuścili serię znaczków o psach wojskowych. To jest sierpnia, tak to było promowane właśnie przez świat, tak to wygląda. To też dzięki przyjaciołom, weteranom udało mi się to pozyskać. No i kino. Lenin mówił, że kino jest najważniejszą ze sztuk, więc mamy ten. Kreskówka Ostabin 2018 roku, u nas niepuszczana, bardzo popularna, bardzo promowana w Stanach, bardzo dużo materiałów było interaktywnych, były na stronach, były do pobrania, książeczki do rysowania dla dzieci, bardzo, bardzo fajny. Potem mamy tak, 90 roku film o Chipsie. 2006 Rangey, taka bardzo luźna właśnie biografia Johna Burnhama. On swoje wspomnienia opublikował, więc na podstawie tych wspomnień mniej więcej ten Rain. Megan Levy to już jest współczesna, to jest wojna w Iraku, przewodniczka piechoty morskiej, tak ona wygląda w rzeczywistości, więc jest ładniejsza od Kate Mara, aktorki, która ją grała. Ma już swój pomnik pod Nowym Jorkiem, to jest właśnie odsłonięty w zeszłym roku, to jest pomnik Megan Levy. I teraz tak, serial telewizyjny Seal Team. Tam być może nie jest o psach, ale ten pies tam w tych scenach różnych tam odcinkach się przywija. Tak samo są dwa filmy o akcji właśnie na Bin Ladena i w obu tych filmach też pies gdzieś tam się przewija. I najnowsza taka niskobudżetowa produkcja Walking Point z zeszłego roku, która jest właśnie o dobermanach piechoty morskiej z czasów II wojny światowej i psy dokumentalne, i dwa filmy dokumentalne. One są dostępne na YouTubie, można je w całości obejrzeć. Ten to jest 1,5-godzinny o psach w Wietnamie. Narratorem jest Martin Sheen, więc czas apokalipsy nam tu wraca. Jest bardzo ciekawy i drugi jest o psach II wojny na Pacyfiku. Tak? Czy ten tytuł tego filmu z YouTube to jest War Dogs? Tak, American Forgotten Heroes, to jest tytuł. To jest jeszcze okładka VHS-a, bo ja zostałem jeszcze na kasecie VHS, mam jedną nawet rozpakowaną do dzisiaj. Ten War Dogs on the Pacific jest też ugany. I dziękuję. Czy suczki też były bohaterami? Są, tak, suki są zdecydowanie w mniejszym stopniu. Właśnie Luka jest suką. Luka jest suką. Z tym, że tak, Judy była suczką, z tym, że mówię, to była maskota. Natomiast suki się są
użytkowane w wojsku, czy tak samo jak policji, z tym, że tak, większość krajów sterylizuje suki, natomiast też się niedawno dowiedziałem, że Izrael jako jeden z nielicznych krajów nie sterylizuje, ponieważ uznają, że ponieważ psy ich, nawet psy samce muszą, funkcjonują, ponieważ w miastach, w osiedlach, gdzie tych dzikich psów jest mnóstwo, więc zapach suki w rui musi być dla nich zapachem naturalnym, żeby nie dostawały przez pierdol, bo to jest najprostszy motyw, tak? Puści sukę w rui i pies głupieje. Więc Izraelici, dlatego na przykład Amerykanie, jak amerykański właśnie przewodnik pojechał do Izraela na szkolenie, bo pół roku się szkolił z Luką, był z tym zdziwiony. I pierwsza rzecz, jak Luka wróciła do Stanów, to została wysterylizowana. Także są, suki są, może w zdecydowanie mniejszym stopniu, ale są. Ja chciałam powiedzieć, że jestem zaskoczona tak ogromną pana erudycją i temat, którego za dużo materiału chyba nie ma, dlatego, nie ma. Ani literatury, to trzeba. No literatura jest, to może tu zapraszam państwa, tu część tego, co posiadam. Przyniosłem, możecie państwo sobie zapoznać się. No jest, znaczy mówię, w dzisiejszej dobie można, jak się chce poszukać, to się znajdzie. Mówię, no właśnie typu właśnie te mongolskie, jakieś chińskie czy wietnamskie, no da się poszukać. Trzeba trochę języków znać, mówię. Ale człowiek nie brzmi. Nie, niestety, mówię, tak jak mówię, od początku człowiek, konie, muły, zwierzęta. Jest taki bardzo piękny przecież film Spielberga, War Horse się nazywa w tytule oryginalnym. O koniu w czasie I wojny światowej. Tam jest właśnie horror tej wojny pokazany doskonale. I są zwierzęta to dzisiaj, na przykład no, słonie, partyzantka w Mianmarze, ta użytkuje słonie, tak? No, są to oddziały kawalerii, tak ten słynny film 12 jeźdźców z Afganistanu. Gdzie ta kawaleria, gdzie w tej chwili właśnie na kursach Amerykanie zielone berety uczą z powrotem właśnie jazdy konnej. Mówię, Izraelici zaczynają wykorzystywać właśnie lamy, czy alpaki jako zwierzęta juczne, ssaki wodne, czy delfiny, tak? W latach 60. jako broń ofensywna do zwalczania płetwonurków, w tej chwili bardziej do działań ratowniczych, czy te poradzieckiej w Odessie do delfinoterapii, tak? Piechota górska, Szwajcaria, Austria, Niemcy to są cały czas muły, są osiołki, więc te zwierzęta, jest taki bardzo ciekawy materiał właśnie o zwierzętach współcześnie, ktoś tam próbuje ryby, jakieś o... Nie mówię o tych chorych pomysłach typu nie to Amerykanie w II wojnie, nie toperze na przykład z mini bombkami zapalającymi, które miały być rzucone nad Japonią. Wiadomo, nie toperz leci do domu, japoński domek jest papieru i dykty, więc jakby taki nie toperz leciał, to by się zapalił. Także pomysłów człowiek na niszczenie drugiego człowieka ma mnóstwo i się rozwija. Aczkolwiek mówię, pomimo całej technologii dzisiejszego świata, psów jest coraz więcej. Tak jak właśnie pan Kowalski mówił, że od czasu jak wprowadzono od początku lat 2000 te psy szturmowe, w tej chwili komandosi amerykańscy, czy to jest SEALS, czy Zielone Berety, czy Delta, czy Rangers, nie wyobrażają sobie akcji jakiejś właśnie w Afganistanie bez psa. Czyli miś Wojtek. Miś Wojtek to jest też, też był żołnierzem. I... A te psy rosyjskie co te ciągi miały niszczyć? Czołgi rozmyślone, jak były zaparkowane. Nie, w ruchu. Cały wcześniej jazdy. Jest nawet, w niektórych źródłach jest, że specnaz nawet jeszcze do lat 90. tak szkolił psy. I zresztą jest takie zdjęcie właśnie, czy filmik krótki z jakichś pokazów. To jest bodajże 92 rok, gdzie Rosjanie właśnie jedzie te 34 i ten pies właśnie w ramach pokazów pod te czołg latuje, więc... Zaczynały, oczywiście był zaczynany od wersji statycznej, natomiast w późniejszym okresie, w tym bardziej zaawansowanym, szkolono, aczkolwiek jedyny właśnie taki naprawdę potwierdzony to jest niemiecki samochód pancerny zniszczony właśnie na postoju. Jest relacja niemieckiego oficera, żeby w jakiejś tam wiosce na postoju gdzieś tam zauważyli psa, właśnie pies biegł pod samochód pancerny, za chwilę ten samochód eksplodował. Ale to dosłownie, gdzie się mówi, był nawet przedrukowany parę lat temu taki amerykańskiego autora, podaje 300 czołgów zniszczonych, natomiast w tej chwili 30 góra, 20-30 takich naprawdę skutecznych. Wielokrotnie mówił pan o Labradorze, to nie powinien być Labradorze, tak? Tylko z Nowej Fundlandii. Pies na dorsze. Co? Pies na dorsze. Tak, pies na dorsze. Także jeżeli jeszcze jakieś państwo mają pytania, jeżeli nie ma, to mówię, to zapraszam jeszcze do obejrzenia.